Pan Marcin tak o to do nas napisał. Odnośnie autostrad, to przy swoich kilometrach na polskich drogach zauważyłem jedno zjawisko: delikatny deszcz czy śnieg, i co niektórzy włączają światła, wszystkie jakie mają, tylko w samochodzie, i nie zdają sobie sprawy, że to nie pomaga, a utrudnia innym miastom. No, oczywiście. Światła należy włączać w zależności od warunków, czyli jeżeli mamy mgłę, to światło przeciwmgłowe tylne, ale tylko i wyłącznie w momencie, gdy przejrzystość powietrza jest ograniczona poniżej 50 metrów. W innym przypadku nie ma potrzeby. Przeciwmgłowe przednie no, można włączyć, jak jest mgła, albo jeździmy drogą krętą, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Także tak jak Pan mówi, nie włączamy żadnych choinek, nie cudujemy z tymi światłami bez potrzeby. Mam to Bo sobie może, włączę. Tak, mam to sobie włączę. Wszystko, ta deska rozdzielcza fajnie wygląda, mi się świeci tych kontrolek tam jak w samolocie, bez sensu zupełnie. Panie Tomku, zacznijmy od... Y... No to wjeżdżajmy na autostradę, tak? Wjeżdżajmy, tak. Wjeżdżajmy, czyli... Wjazd na autostradę to nas kieruje taka niebieska tablica, bo tablice na autostradzie i kierujące na autostradę są koloru niebieskiego, więc niebieska tablica świadczy o tym, że jesteśmy na autostradzie. No i oczywiście oznaczenie. Jeżeli mamy A, A2, A4, A1, to znaczy, że to jest autostrada. I prędkość na autostradzie to jest maksymalnie w Polsce 140 km na godzinę. Wjeżdżając na autostradę, powinniśmy sobie obserwować ten wjazd nasz. Bo zawsze na autostradach, na takich drogach szybkiego ruchu, właśnie czyli autostrady, drogi ekspresowe, są takie długie pasy włączenia. I my na tym pasie włączenia już powinniśmy osiągać maksymalną prędkość, jaką chcemy się poruszać. Czyli nawet możemy osiągnąć na pasie włączenia 140 na godzinę. Dziwne? Nie, nie dziwne. Niech pani sobie wyobrazi, jeżeli ruch na. Pasie obok pani jest tak. 140, i ja wjeżdżam w tym pasie włączenia, uzyskuję prędkość 140, to prędkość względna między nami jest zero, więc ja mogę się bez problemu przemieścić przed ten pojazd, który jest przed za I Nie utrudnia mu... mu ruchu. No oczywiście ja, jak jeżdżę z kursantami po autostradzie. To im tłumaczę, że jeżeli jest zjazd z autostrady, to jest też wjazd na autostradę. Więc jeżeli jedzie kursant prawym pasem i widzi pojazd, który wjeżdża na autostradę w ten pas właśnie włączenia, to mówię, spójrz w lusterko lewe, jeżeli nie ma nikogo na lewym pasie, zjedź na lewy pas, niech on sobie spokojnie, łagodnie wjedzie w ten pas autostradowy, niech nie musi jechać do końca pasem włączenia, bo ty będziesz mu przeszkadzał. No byłoby idealnie, gdyby wszyscy się stosowali do tej zasady. No. No tak. Coraz no. częściej się tak zdarza, panie Tomku. Ja, tak ja, ja też to widzę. Widzę to często i widzę właśnie, jak jedziemy po autostradzie, to widzę, że pojazdy przed nami też uciekają na lewy pas, że to jest możliwe, bo ktoś chce wjechać na autostradę. Także bardzo, bardzo ładnie. Cóż jeszcze? Więc kto może poruszać się po autostradzie? Po autostradzie mogą się poruszać pojazdy tylko te, które konstrukcyjnie mogą osiągnąć... Prędkość 40 km na godzinę, czyli ciągnik rolniczy nie może, bo prędkość maksymalna to 35 km na godzinę. Pojazd wolnobieżny też nie może, bo prędkość maksymalna to 25 km na godzinę. Pojazdy zaprzęgowe też nie mogą się poruszać po autostradzie. Piesi i kolumny pieszych też nie mogą się poruszać po autostradzie. Rowerami po autostradzie jeździć nie wolno, motorowerami nie wolno. I czterokołowcami, czyli kładami jeździć nam też po autostradzie nie wolno. Wykreślamy. Wykreśliłem. Może wspomnę jeszcze, mówiliśmy o prędkości. Prędkość maksymalna na zasadzie to jest 140 km na godzinę. Oczywiście ta prędkość nie dotyczy autobusów, samochodów ciężarowych. One mają ograniczoną prędkość do 80. Chyba, że w badaniach technicznych gdzieś tam mają wykazane, że mogą jechać szybciej, to, 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 to wtedy mogą, bo tam są takie możliwości, że mogą się poruszać szybciej niż 80 km na godzinę. Ale mówmy o nas, o samochodach osobowych. Pamiętajcie Państwo, jeżeli przypniecie sobie przyczepę do auta, to maksymalna prędkość na autostradzie to jest 80 km na godzinę, właśnie to co mówiłem, to moje obserwacje z tego wyjazdu na święta teraz i powrotu zauważyłem. Może dwa samochody z przyczepami, które jechały. Mam wrażenie 100-120 na godzinę. Najechałem szybciej, więc jechałem obok nich, ale na pewno nie była to prędkość 80 km na godzinę. Jest to bardzo niebezpieczne, bo niestety te przyczepki są tak skonstruowane, że przy prędkości 120 to sam się może kółko urwać. Nie wiadomo z że przyczepko może się wydarzyć, może się coś z hakiem wydarzyć, prawda? Także jest to potworne niebezpieczeństwo. Także jeżeli ciągniemy przyczepę, to prędkość maksymalna 80 km na godzinę. No i tiry, a tiry, panie Tomko? To są prędkością. samochody ciężarowe no 80 właśnie. km na godzinę. Chyba, że mają takie pozwolenie, że mogą jechać 90, to wtedy mogą jechać 90, a tak 80. Widział pan takiego tira, który jedzie 80 na ja godzinę? Przeważnie widzę tiry, które jadą 90 albo 100. I jeszcze się wyprzedzają, co wszystkich dszału doprowadza. No tak, tak, bo tam oni, oni mają, oni jeżdżą, jeżdżą na tempomatach, to znaczy takich gazach ręcznych, bo po polsku bym to nazwał, czyli ustawia sobie prędkość, no i teraz prędkość tira potocznie mówiąc tira, czyli samochodu żarowego, przed nim jest załóżmy 95, 90 km na godzinę, a on ma ustawioną 95. I z tą pręd, różnicą prędkości 5 km na godzinę wyprzedza jeden drugiego. I wszyscy Co... dostają oczywiście szału tak. w takim układzie. Coś jeszcze można powiedzieć o autostradzie. O ograniczeniach prędkości można by powiedzieć, bo musicie Państwo... Te ograniczenia, ja mieć... tylko dodam, wyświetlają tak, się w tej chwili na naszym kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Można obejrzeć, wrócimy później, także dla przypomnienia prędkości. Mm -hmm. Prędkości, na nasz, prędkości, 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 tak. mm -hmm. na nasz fanpage, na Facebooku. W Polsce. Mm -hmm. Ja mówię o ograniczeniach prędkości. Załóżmy, jedziemy autostradą, mamy ograniczenie do 100 km na godzinę. Do którego momentu ono nas obowiązuje, to ograniczenie 100 km na godzinę? Do znaku uchylającego lub pierwszego skrzyżowania. Co to jest skrzyżowanie? Co jest skrzyżowaniem? No, wjazd na MOP nie będzie skrzyżowaniem, wjazd na stację paliw nie będzie skrzyżowaniem, ale ten węzeł taki, czyli zjazd na autostrady, wjazd na autostradę będzie skrzyżowaniem. O tym mówi nam znak, znak żółty, ostrzegawczy, wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony. Mijając ten znak, mamy świadomość, że jak miniemy to miejsce, ten wlot drogi z prawej strony, to mamy skrzyżowanie i prędkość nas nie obowiązuje. Moje spostrzeżenia... Stacja paliw, jakakolwiek tam by nie była, nieważne jaka jest, z parkingiem, i właśnie taki znak. Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony. Czy jest to skrzyżowanie, czy nie jest to skrzyżowanie? Mogliśmy długo dywagować na ten temat, bo jeżeli mm, weźmiemy przepisy ruchu drogowego do ręki, to wjazd do obiektu przydrożnego nie jest skrzyżowaniem. Wjazd na stację paliw nie jest skrzyżowaniem. Ale skoro ktoś postawił znak wlot drogi jednokierunkowej z prawej, dla mnie ten znak mi mówi o tym, że jest to skrzyżowanie. Więc mijając taki element, taką infrastrukturę, uważam, że minąłem skrzyżowanie i prędkość mam odwołaną. To teraz tak na rozluźnienie.